Pamiętam jedną bardzo fajną sytuację, kiedy wołaliśmy Emanuela, żeby się z nim przywitać. On szedł na jakiś mecz i po prostu tylko przeprosił nas, nawet się nie odezwał, ale był w takim transie. To było przyjemnie popatrzeć na profesjonalistę, który idzie w transie na mecz. Dopiero później mówi, przepraszam was, ale ja już byłem na boisku, tak naprawdę. A szedł z plecakiem, ale ja już byłem na boisku, już rozgrywałem ten mecz.